Jeszcze z pół godziny i będzie 200 tysięcy. Za dużo. Musi być pani zejstowy. Ach, to uwierzę, że go z 90 roku ma mniej niż 100 na ruchane. A na przykład ten cygłowy swój kumpel Wojtas, co mu Polska obchnąłem. 40 tysięcy, ta. Nawet licznika nie musiałem cofać, bo się sam przekręcił. Ale to jeszcze nie chcę, by uwierzyć, że polonez z Reichu sprowadzony. No, to trzeba być zdolny. To nie jest tylko po paliwo jeździł. To debil. A, jak chcesz z licznikiem, to weź spray i prysznic do rdze. Klient kupuje oczami. A ja idę mu przegląd zrobić. Dobry. Ale żeś go odpicował. Jak maszynka zadowolony? Nie no, nie bez zarzutu, tylko psuje się ciągle i jala w opór. Jak chłop sługi. No, to najwyższy czas na zmiany. Mam akurat Golfa dwójeczkę prosto z RFN, perełka. Niemiec mnie do granicy gonił, bo się rozmyślił. No to pomyślę. Jest walu? W środku. Tylko żadnego chlania na zakładzie. I broni Boże jeździć Golfem. Zresztą i tak nie odpali. Nie odpali. Gromas myśli, że z tymi klemy to sobie nie poradzę. Ja za problem musi być, panie. Ręcznie! Jagie! Atari! Oszczędny! Aha! Stara godziny w terenie zabudowany! Na kubica! Kubica się rozjebał w aru, prócz zwalniających hamul! Miej we życiu, hamul da na policji! Jura! Maska się urwała, nic nie widać, walu, zatrzymaj się! Kubica by się nie zatrzymał! Moja panna, filiżanka! Co jest? Co za kretyń z otwartą maską? Przecież on nic nie widzi. Chwila! Czy to nie jest mój dłokul? No szkoda, taki ładny golfik. I przebieg nie duży. Poważnie zastanawiam się, czy go nie łyknąć. Jeszcze lepiej zostanę, skąd ja już będę brał. Zanim płacę tego Golfa i Mati za to za 4 miesiące minie. Trzeba było się zatrzymać, jak mówiłem. Trzeba było mnie przynosić piwerek do roboty. Trzeba było mnie wysyłać SMS-ów, żeby przyniósł. I co z tego, że wysyłałam? Jakbym ci napisał, żebyś zeżar gówno, to też byś zeżar? To twoja wina, Wojtas. Trzeba było nie przynosić browaru do roboty, a tym bardziej nie pozwolić mi odpalać Golfa. To ty nie wiesz, że jak się zrobię, to... O winku mama, to mam głupie pomysły? A ty nie wiesz, że jak ja się zrobię, to się zgadzam na te głupie pomysły? A propos, potrzymaj mi piwo. O, dzięki. A teraz pożycz mi kluczyki od szerszenia. A co ty mam? A bo dobra.